Siemaneczko, a tu taka niespodzianka. Kazaliście mnie przedłużyć, bo z początku było tylko to. Dobudowałem dół, ale spokojnie, to jeszcze nie koniec. Przedłużę. Patrzcie tu, jak spierdzieliłem, krzywo mi wyszło, nie? Ale mam to gdzieś. Wszystko działa, się otwiera. W ogóle jak cofam golfem, czasem to walnę w garaż i dlatego to tak też krzywo jest, ale mniejsza o to. Tu jeszcze chcę przedłużyć do samego końca garażu, żeby miało jak pofruwać. Ale misja to było je łapać. Pytacie wiecznie, co ja mam za ptaki. No to już zaglądamy. Zeberki. Widać? Widać. Papugi falistej zeberki. O. O, 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 o. Widzicie ta? Taki gadżet. Tutaj o, cyku pyku. Niżej. Wanienki pokupowałem. Nowe takie do picia. No mają sobie gdzie polatać, ale myślę, że jeszcze mało. Mam ich 11 sztuk na obecną chwilę i więcej nie chcę. Ale spoko. Patyczki na nowo porobiłem, wierzbowe. Sobie się dają. A do jedzenia takie sprytne coś zrobiłem, patrzcie. To kilogram tu wchodzi, jedzenia. I żeby nie spadało na dół, bo czasem im wyleci, to z wiadra z dołu zrobiłem takie, widzicie. No, tam wapno. Tu, nie, tu mam sepię. Tu mam wapno. Zresztą, wiecie co, ja ptaki mam już 4 czy 5 lat. I tak sobie, o. Proszę bardzo. Żyją. Włażą do budki tam. Stękają, chrząkają, a z przodu przed szklarnią zlikwidowałem zewnętrzną. Zaraz wam pokażę. Obecnie nie ma tutaj nic. Wiem, muszę to poprawić, bo to brzydkie takie. Coś tutaj zrobię na razie. A tak to na zimę po prostu będę te ptasiory tutaj przenosił. Znaczy się tutaj, bo wojlerę mam też tutaj w środku. Jest węższa, ale troszkę większa niż tamta. Do przodu, że tak powiem, nie? Gdzieś tak w listopadzie będę je wyłapywał i z powrotem je tutaj wkładał. Także tak to wygląda. Z tej strony w miarę prosto wyszło. Drzwiczki zrobiłem jeszcze na środku, plus tamte otwierane. Nawet to działa. Uwaga, demonstruję. O, cyk, pyk. Tu nawet zrobiłem w razie czego, takie wiecie, zapas, nie? Oj, elegancja. Z 2 dni rzeźbiłem z przerwami, ale... Jest. Ja to w ogóle, szkoda, że szyby nie można dać, bo ta kratka tak więzie, nie? Tutaj kawałek szyby mam. Nie wyleci. W tamtej to było. Także to jest sprawdzone. O, szogunę. Tamten zeberek na końcu ładny taki się urodził. Taki biało-czarny wyszedł. Taki trochę inny niż te zeberki. No ja, Pedro, jest git malina. Dobra, bo zanudzam. Jak ktoś coś wie, chce wiedzieć... Jak to? Nie wiem, cokolwiek o ptasiorach, to tam pytajcie śmiało. A, daszek zrobiony, oczywiście. Jeszcze tylko muszę pomyśleć, z jednej strony dać, żeby na przykład nie wiało im, nie? Wiecie, o co chodzi. Chociaż tutaj za garażem to tak nie ma. Mają tam zacienienie plus paulownie, zaraz puściliście, to takie one będą w półcieniu. Także nie ugotują się tutaj. Będzie dobrze. Będzie dobrze, wszystko przemyślane. Także jest git malina. Przytwierdzone do garażu. Musiałby dęba stanąć, żeby to, wiecie, się położyło, nie? Ale to jest nierealistyczne w ogóle. Piasku też tam zawsze dodaję, bo tam niby mają mieć, żeby tam zęby... Znaczy ścierały se coś tam, nie? O, to timorska, nie? Ta zeberka. Uciekły. Uciekły wszystkie. O, wysoko dałem tego patyka, to wszystkie siedzą u góry. No, także tak to wygląda. Na obecną chwilę i... Pomyślę. Mam jeszcze materiału i zobaczę, czy nie przedłużyć tam aż do końca garażu. To byłaby taka ściana wilgachna. No, na razie.